A potem tak wrócimy. A któż ci dał to? Ciemny, pomarszczony palcem wskazała Bóbr, jeszcze ode mnie wzroku nie odrywając. Tym razem jest na głowę, nawet więzią rośnie i pochyliła. Jan Bohaterowicz. Jakby ją to nazwisko w pierś uderzyło, Marta wyprostowała się i ze szczególnym połączeniem śmiechu i tego samego, co w przyby, wewnętrznego warczenia wybuchnęła. No, to już u nich familijne. Wiecznie bukiety wiążą, a co który zwiąże, to miotła. Czysta miotła. Widywałam ja kiedyś takie bukiety często, a ten do tamtych podobny jak dwie krople wody. Ależ pachnie, aż się po całej sali rozeszło. Znałam i ja kiedyś te zapachy. Uff, nie mogę. I nie mogła już wstrzymać się, zakaszlała. Pomarszczone jej czoło nabiegło krwistym rumieńcem. Z tym rumieńcem na czole i krztusząc się jeszcze wymówiła znowu. Justyna! Co, ciotko? Stała teraz przed młodą panną, prosta i ciężka, podobna do słupa umieszczonego na wielkich, w kwieciste pantofle obutych stopach. I wprost jej w twarz zapytała, popatrzyła. Po chwili wskazujący palec do wysokości swej twarzy podniosła i poruszyła nim w powietrzu prawie groźnie. Cóż ty sobie myślisz, panienko? Może ty myślisz, że jednym ludziom Pan Bóg daje serca, a drugim kamienie? Pewno tak myślisz, ha? U ciebie serce, bo ty panienka, a u niego kamień, bo to chłop, ha? Pobaw się z kamuszkiem, pobaw się, co to szkodzi? Z nudy, z melancholii.